W takim układzie rozpoczynamy interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, najpierw ręczne, a potem elektroniczne zgłaszanie się. Najpierw pan radny może Garda, potem pani radna Jantos, a potem po kolei. Ale to co innego, to Jantos, Nowak. To się nie liczy. Potem będzie pan Kosior. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Ja mam taką sprawę, którą już dzisiaj, szczerze mówiąc, smutną trochę, bo ponieważ to, co się stało, to dzisiaj już zdążyliśmy uczcić miętą ciszy i w związku z tym mam taką prośbę do pana prezydenta, ażeby zastanowić się, czy w ramach projektowanych różnych nowych, większych raczej dróg nie pomyśleć o tym, żeby jednak uczcić nazwą Tadeusza Mazowieckiego tą ulicę, w związku z tym, że przewidzieć tą nazwę jako nazwę tej większej raczej arterii. Nie chciałbym właśnie wprowadzać to w formie uchwały kierunkowej czy takiej dyskusji, bo nie chcę, żeby tu wywołać znowu kolejną dyskusję na ten temat. Są osoby, które będą za lub przeciw i to może niezbyt jest przyjemne, dlatego chciałem to zrobić w formie interpelacji. Prośby do prezydenta, żeby się przeanalizować, zastanowić się nad tą kwestią i trochę spokoju tą sprawę rozwikłać. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z uchwałą mamy dwuletnie moratorium od śmierci. Tak, tak, ale oczywiście w jakiejś formie można. Bardzo proszę pani Jantos. Szanowny panie przewodniczący, pani prezydent, ja chciałam, szanowni państwo, chciałam dwie interpelacje złożyć. Jedna rzecz, dlatego to wygłaszam tutaj, ponieważ no, do tej pory korespondowałam sobie pomiędzy urzędem, a wysyłałam zawiadomienia. Proszę państwa, jeżeli do nas przychodzą ludzie na dyżury i my później uważamy przedstawione ich sprawy za sprawy ważne i składamy interpelacje, ci ludzie później już nie przychodzą po weryfikacji wyników do nas, tylko patrzą na BIP, czyli na informację, którą miasto daje mieszkańcom. I ja się chciałam zapytać, dlaczego te wszystkie rzeczy w świecie pełnej obsługi, bardzo szybkiej, komputerowej trwają tak długo? To znaczy, dlaczego nasze interpelacje, tudzież odpowiedzi, które interesują naszych mieszkańców, pojawiają się po miesiącu czy po dwóch na BIP-ie? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Bardzo proszę o dokładne rozpisanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego się tak dzieje, że to się wszystko dzieje z opóźnieniem dwumiesięcznym? I mam drugą interpelację, szanowni państwo. Byłam ostatnio w parku lotniczym, gdzie powstaje olbrzymia, moja ulubiona hala w Czyżynach. Proszę państwa, chciałam się zapytać i żebym to dość dokładnie odpowiedział o taką sprawę. W jaki sposób zdewastowany park w bardzo złym stanie, który jest park lotników, jak jest planowany, jakie są etapy związane z rekultywacją tego parku? Proszę państwa, ten park jest nieoświetlony. O godzinie 17 wygląda bardzo ponuro. Strasznie głośno jest. Przepraszam bardzo państwa, ale także państwa dziennikarzy, którzy radośnie weszli na salę. Bardzo proszę państwa radnego o nieprzeszkadzanie, bo będziemy egzekwowali świnkę w sposób bardziej mocny. Kolegę Komarowicza także o to proszę. W związku z tym bardzo bym prosiła i panią Martę Patenę. Prosiłabym bardzo pana prezydenta o przedstawienie mi planów związanych z rekultywacją parku lotników. Tak a propos parków, bo dzisiejszy dzień jakoś jest pod tym znakiem szczególnym parków krakowskich. Dziękuję. Dziękuję pani radna Nowak, bardzo proszę. Pan radny Kosior do protokołu. Majszewska, Fiałkowska. Pani prezydent, panie przewodniczący, szanowni państwo. Mam dwie interpelacje, ale jedną uważam za bardzo ważną i dlatego pozwolę sobie ją przeczytać. Panie prezydencie, bardzo proszę o przesłanie mi listy szkół, którym pana zarządzeniem zmniejszono budżety, a następnie uzyskane w ten sposób środki przekazano na realizację zajęć dodatkowych w przedszkolach. Proszę o informację, z jakich paragrafów przesunięto pieniądze, o jakie kwoty pomniejszono budżety poszczególnych szkół i czy dyrektorzy tych placówek wyrazili na takie zmiany zgodę. Zapytani przeze mnie dyrektorzy szkół podstawowych, których obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty, czyli tych placówek, w których zmniejszono budżety, powiedzieli, że nie zostali nawet poproszeni o zaakceptowanie tych zmian. Czy to prawda? Od dyrektorów szkół nie usłyszałam ani razu, żeby ich budżety zawierały kwoty, których wydać nie są w stanie. Wręcz przeciwnie, mówili mi, że są rozczarowani polityką miasta, które przesunęło płatności za faktury ostatnich miesięcy 2012 roku na 2013, a powstałych w ten sposób braków w budżetach do dnia dzisiejszego nie uzyskano. Pan radny Hawranek, bardzo proszę, świnka czeka. Przepraszam panią radną, ale tak żeśmy się umówili i
nie wiem ile wrzucił, 10 zł to jest jednorazowe. Przez ryjek, panie radny, przez ryjek chyba będzie. Dziękuję. Przepraszam, pani radna, ale... Zdarzają się sytuacje, gdy w placówkach oświatowych faktury za telefony, media, niezbędne remonty i inne sprawy są płacone ze środków rachunku wydzielonego. Nikt, kto ma styczność z placówkami oświatowymi w Krakowie, nie ma wątpliwości, że budżety szkół są skrojone nader skąpo. Brakuje praktycznie na bardzo wiele spraw, na pomocy naukowe, książki, środki higieniczne itd. Proszę o wyjaśnienie powodów, dla których podjął Pan decyzję o zabraniu pieniędzy przeznaczonych na funkcjonowanie szkół i dlaczego ta decyzja została podjęta z pominięciem jawnego trybu, czyli na Radzie Miasta, a jedynie w porozumieniu z radnymi klubu PO. Czy przesuwanie środków w budżecie miasta decyzją prezydenta po ustaleniach z radnymi PO jest normą czy aktem wyjątkowym? Do tej pory PO odrzucała wszystkie wnioski budżetowe radnych Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniach na sali obrad. Czy od decyzji zmniejszenia budżetów szkół i przekazania pieniędzy na zajęcia dodatkowe w przedszkolach wystarczać już tylko będzie porozumienie prezydenta z radnymi PO? Odsłonięte zostały prawdziwe intencje radnych PO. Dbałość o PR przede wszystkim. Dobro dziecka jest ważne na tyle, o ile choćby na moment pozwoliło zaistnieć członkom tej partii w świadomości społeczeństwa. W wypowiedziach medialnych radnych PO i zastępcy prezydenta Tadeusza Matusza zastanawia jedynie fakt, dlaczego nigdy nie zostało wyartykułowane, skąd prezydent i PO wzięli pieniądze na sfinansowanie zajęć w przedszkolach. Była taka wypowiedź w programie ogólnopolskim w telewizji Polsat, kiedy pan prezydent Matusz powiedział, że zostały pieniądze przesunięte z budżetu. Zapomniał o jednym słowie, z budżetów szkół. Świadomość, że są to pieniądze zabrane innym dzieciom, nie przeszkodziła w dumnym wypinaniu piersi. Panie prezydencie, przyznaję, nie starczyło mi wyobraźni, aby przewidzieć sytuację, gdy koślawe standardy ze szczytu władzy spółki PO i PSL zaczną obowiązywać w Krakowie. Uważam za absolutnie karygodną sytuację, gdy kosztem jednych dzieci wspomaga się inne. Jak to się dzieje, że na dokończenie budowy hali w Czyżynach można było znaleźć ponad 40 milionów złotych, a gdy potrzeba 2 miliony 400 tysięcy na zajęcia dodatkowe w przedszkolach, to trzeba je sfinansować z budżetów szkół, czyli kosztem dzieci trochę starszych od tych w wieku przedszkolnym. Na co zatem zostanie wydana dotacja przyznana przedszkolom i pieniądze z rezerwy budżetowej w zakresie oświaty? Czyżby na cele pozaoświatowe? Dziękuję. Dziękuję pani. Pan radny Kosior do protokołu. Rozumiem. Pani Maliszewska, proszę, potem pani Fiałkowska, a potem pan Kalita. Szanowni Państwo, teraz interpelacja. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No ja właśnie bardzo przyziemnie, nie politycznie, nie wyborczo, tylko przyziemnie, czyli o śmieciach. Panie Prezydencie, proszę o sprawdzenie, czy sytuacja, która ma miejsce w posesjach dzielnicy czwartej, na przykład przy ulicy Stachowicza, zgłaszanej bardzo często na dyżurach, ale także mailowo, powtarza się w innych częściach miasta, bo gdyby tak było, byłoby to po prostu w stosunku do mieszkańców nieuczciwe i niegospodarne. Otóż dotychczas do 20 października śmieci były tam wywożone raz w tygodniu, harmonogram przewiduje dwa razy w tygodniu. Administratorzy dostosowali pojemniki do tej ustalonej rytmiki częstotliwości wywożenia śmieci. Otóż po 20 października nagle okazało się, że będą wywożone trzy razy w tygodniu niebieskie i raz w tygodniu żółte, a więc w sumie cztery razy w tygodniu z każdej posesji. Oczywiście wiąże się to ze stanem rozliczeń z gminą i z mieszkańcami, bo cztery razy to zupełnie co innego niż raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu. Mieszkańców dodatkowo bulwersuje fakt, że przyjeżdżają samochody i zabierają z trzech pojemników w danym boksie jeden, bo tylko on jest zapełniony. Nie ma możliwości zapełnienia trzech dużych pojemników w ciągu półtora dnia czy dwóch dni. W związku z tym uprzejmie proszę, Panie Prezydencie, o sprawdzenie,
Czy ta niegospodarność jest zamierzona, celowa, czy tylko wypadek przy pracy? Nie może być tak, żeby mieszkańcy byli narażeni na dodatkowe opłaty, a samochody, tworząc spaliny i korki na ulicach, ponieważ zdarza się bardzo często, że śmieci są wywożone w środku dnia i blokują ulice. Nie da się przejechać obok śmieciarki. Doskonale to znamy, poruszając się po Krakowie. Mam nadzieję, że sytuacja na ulicy Stachowicza w dzielnicy 4 jest incydentalna. Jeśli nie, to bardzo bym prosiła, żeby pan prezydent wpłynął na osoby odpowiedzialne za wywóz odpadów komunalnych, aby robić to z głową, rzetelnie i uczciwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Fijałkowska, bardzo proszę. Do protokołu pan radny Kalita, bardzo proszę. Potem pan radny Ścigalski. Dzięki. Panie przewodniczący. Bardzo proszę. Pani prezydent, Wysoka Rado. Ja składam dwie interpelacje, ale o jednej chciałem króciutko powiedzieć. Chciałbym uzyskać informację, dlaczego i na jakiej podstawie Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 nie otrzymało zgody na przeprowadzenie kwesty w dniu 1 listopada 2003 roku na cmentarzu rakowickim. Jak rozumiem, są chyba jasne jakieś procedury w takim przypadku i moim zdaniem było to działanie polityczne urzędników, sprzeczne z równym traktowaniem podmiotów starających się o takie pozwolenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Ścigalski, bardzo proszę. Dzięki. Potem pani radna Tatar. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie, pani prezydent. Dwie interpelacje, może przeczytam. Proszę o informację, czy jest możliwe zabezpieczenie w budżecie na rok 2014 środków finansowych na remont ulicy Pachońskiego pomiędzy Wyki a Białoprądnicką. Proszę również o podanie ewentualnych kosztów projektu takiego remontu lub samego remontu. Od kilku lat o jej modernizację zabiega spółdzielnia mieszkaniowa Prądnik Biały Zachód i mieszkańcy dzielnicy 4. Stan nawierzchni wyżej wymienionej ulicy jest fatalny. Przypomnę tylko, że ostatnio były robione w Krakowie badania natężenia hałasu i jest to jedna właśnie w czołówce wskazana ulica, gdzie natężenie hałasu jest bardzo wysokie. Tak jak powiedziałem, stan nawierzchni jest fatalny. Bardzo dużo samochodów ciężarowych tamtędy przejeżdża. Druga interpelacja dotyczy tramwaju, linii szybkiego tramwaju na Górkę Narodową. Proszę o informację, na jakim etapie obecnie prowadzone są prace przygotowawcze wyżej wymienionej inwestycji. Czy konsultacje społeczne zostały zakończone i podsumowane? Bo w tej sprawie nie mam żadnej informacji. I czy wniesione uwagi do wyżej wymienionego projektu opracowania koncepcji wykupów gruntów? Czy również konsultacje związane z inicjatywą Górkę Narodową i Radą Dzielnicy 4 Prądnik Biały zostały uwzględnione przy tym projekcie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Tatara, bardzo proszę. Tak, tak. I to by było na razie tyle, jeśli chodzi o interpelacje, chyba że jeszcze ktoś. A pan Marek Ochanałek. Proszę pani. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo, składam trzy interpelacje. Po pierwsze chciałam prosić pana prezydenta o odpowiedź na pytanie, jakie są realne plany utworzenia rynku krowodorskiego przy ulicy Królewskiej zgodnie ze wskazaniami Rady Dzielnicy 5 Krowodrza. Pierwsza interpelacja. Druga, na jakim etapie jest obecnie zamiana terenów z właścicielami działki przy ulicy Młynówka Królewskiej od strony ulicy Kijowskiej. Przypomnę tylko, że w momencie, kiedy były protesty przeciwko zabudowie tamtejszego terenu, miasto rzekomo zobowiązało się do zamiany działki z właścicielem. Pojawiła się również informacja medialna, w której właściciel skarży się, że po uchwaleniu planu w ogóle nie toczone są z nim rozmowy. I trzecia interpelacja. Zwracam się do pana prezydenta z zapytaniem, kiedy zostanie przywrócony postój samochodów osobowych na Alei Słowackiego, odcinek Śląska, ulica Łobzowska. Ponieważ pada dzisiaj deszcz, chciałabym zaprosić pana prezydenta ze mną na spacer wzdłuż alei, szczególnie kiedy pada, ponieważ samochody stanowiły również bufor bezpieczeństwa dla pieszych i stanowiły osłonę. W momencie,
momencie, kiedy deszcz pada, mieszkańcy Krakowa, którzy przechodzą się właśnie w tych okolicach, a szczególnie tą aleją, no niestety są cali schlapani i jest to poważny problem, więc zapraszam pana prezydenta na spacer. Dziękuję bardzo, proszę o pisemne wersje. I pan Marek Hohenauer, którego nie ma, w związku z tym nie będzie mógł złożyć do protokołu interpelacji.